Dzień dobry, z tej strony Arkady Karapetian, program UMS, jest z nami Damian Janikus. O, siemanko, nawet nie wiedziałem, że taki program jest. Tak, my rozmawiamy... Programów nowych dużo dzisiaj zobaczę, poznam. Jesteśmy dość świeży, ale rozmawiamy o takich życiowych, bardziej głębszych rzeczach i słyniemy z naszego flagowego pytania, o które też ciebie chciałbym na wstępie zapytać. Dawaj. Czy jesteś szczęśliwy? O kurczę, ale pytanie. Wiecie co? Jakby podsumowując wszystko, jestem szczęśliwy. Ponieważ mam rodzinę, która jest zdrowa, mam dwie super wspaniałe córeczki, piękne, zdrowe i jestem szczęśliwy. A jakaś rada od mistrza olimpijskiego, jak sobie radzić w sytuacjach, kiedy to szczęście jednak tam brakuje, jest trudniej trochę? Trzeba zawsze wyciągać ze wszystkiego pozytywne jakby rzeczy i strony i cieszyć się z tego, co się ma. I zawsze znajdzie się człowiek, który ma gorzej niż my. Jasne. Super. To teraz przechodzimy do głównej części. Mam takie cztery głębokie pytania i trzeba wylosować. Pierwszy numerek od 1 do 10. 7. 7. O, to będzie mocne. Kiedy ostatnio płakałeś i z jakiego powodu? Ostatni raz temu płakałem w 2014 roku, dokładnie 16 listopada. 4 albo 6 rano, jak się rodziła moja pierwsza córeczka Maja. Czyli to dobre łzy. Czyli to były takie łzy szczęścia i podziwu dla mojej żony i że wszystko przebiegło pomyślnie, urodziła zdrowe dziecko, że moja córeczka była zdrowa, no i że ona jest cała zdrowa, nic się nie stało i to były takie łzy szczęścia, nie? Bardzo dobrze to rozumiem. Kolejny numerek? 8. 8. Za co najbardziej jesteś sobie w życiu wdzięczny? Jestem najbardziej sobie wdzięczny za to, że mam w sobie dyscyplinę, mam w sobie charyzmę i ducha walki i myślę, że dlatego i generalnie mam swoje takie ja i wszystko, co się wokół mnie działo w moim życiu, mogłem wiele razy skręcić w lewo w tą złą drogę, a jednak dyscyplina, sport, właśnie ta charyzma, determinacja ciężkich treningów, uczestnictwa w tych treningach, a nie po prostu robienie czegokolwiek, to mi dało dużo w życiu i to jest takie. Rozumiem. Właśnie. Kolejny numerek? 3. 3. Jaką lekcję od życia zapamiętałeś do dziś? Lekcję życia zapamiętałem do dziś. Kurde, wiecie co? Gdzieś tam, o Jezu, wiele, wiele lekcji, ale taką... Dobra, wiem jaką. Nie pij za dużo alkoholu, jak jesteś małym gnojem i idziesz na dyskotekę. Dokładnie. Mocny przekaz. Zapamiętajcie wszyscy, którzy to oglądają. Dokładnie. Żeby nie napić się tak, żeby nie być w stanie obronić siebie ani albo kogoś. I naprawdę... To też zapamiętałem tą lekcję życia. Super, super. I ostatni numerek? 5. 5. Jaka była najbardziej stresująca sytuacja w twoim życiu? Możliwe, że wiesz, jakby ja sobie bardzo dobrze radzę ze stresem i nauczyłem się podczas mojej kariery sportowej walczyć z tym stresem. Na pewno podczas zawodów, na pewno zapaśniczych. Na którychś zawodach. Olimpiada? Wiesz co, na igrzyskach. I tak i nie, no bo miałem takie w ogóle wahania, jak przegrałem półfinał, żeby w ogóle powiedziałem to, że mam to w dupie, to przyjechałem po złoto i nie chcę wychodzić o walki o brązowy medal. No mogę powiedzieć, że generalnie był tam taki największy właśnie stres i największe jakby takie wahania, czy wyjść, nie wyjść, ale bardzo dobrze, że miałem wokół siebie osoby, które mnie dobrze zmotywowały i nastawiły do tego, żebym właśnie wygrał tą walkę o brązowy medal. Aczkolwiek jakby nie zapamiętałem takiego mega najbardziej. Mówię, przez wiele lat strasznie dużo stresów, strasznie dużo nerwów, nawet jak do tej pory. Tylko potrafię to po prostu z tym walczyć, żeby to gdzieś uciekało bokiem i przechodzi. Super. Dziękuję ci bardzo za super wywiad. Dla mnie to był mega zaszczyt i życzę ci powodzenia w nowej federacji. Dzięki.